No to mamy wielki dzień dzisiaj. Będziemy hamowali forka. Zobaczymy jaka jest moc w forku. 98 dostaje, bo ostatnio 95 dostał, bo był niegrzeczny. Bardzo dużo palił. No i chciałem zrobić test na hamowym tak jak on jest, czyli tak jak go kupiliśmy po wymianie oleju w silniku oraz z usuniętym końcowym tłumikiem, który ma to przewężenie na 54 mm i nie jest przelotowy. No, nowe narzędzia. Spakowane do forka, będziemy chlastali wydech i zobaczymy co z tego wyjdzie. A to nie jest wydech do forka, to akurat kolega nam będzie TIG-iem obspawywał, bo ja tylko wsmarknąłem w paru miejscach. Co Barbarka, obstawiamy jakieś moce? Nie wiesz, ale cię z zaskoczenia wziąłem, co? No ja to tak, co, analizowaliśmy wtedy wieczorem, że to było 210 koni, ale tu był chiptuning prawdopodobnie na 230, no ale hamownia to zweryfikuje, jedziemy na STW, bo na STW mają pas. A ktoś bardzo mądry mi powiedział, że trzeba te wozy hamować z pasem, bo tutaj jest wiskoza, która się spali. No Kubuś, gaś. Zgasiliśmy naszego boksera, który nie brzmi jak bokser. Najważniejszy w Subaru, po to się kupuje Subaru, żeby bur 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 robiło i żeby na mokrym dawało radę, No a on radość. mnie bur 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 i co Nic nie robi teraz? bur bur bur. Właśnie tak od razu jak go przed zakupem, żeśmy mu dawali gazu, to nie ma bur 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 tak dziwnie. Ciekaw jestem, jak nie Dobra, co robimy, gdzie jesteśmy? No, o Jezu, musisz wyjść, żeby ci to pokazać. Jesteśmy w Jesteśmy w strefie gmachu. niebezpiecznej. Come on, baby. Ta furgonetka nam mówi, gdzie jesteśmy. No już widziałam, pokazywałam. STW Center, czyli no hamownię mamy. No. Tak mnie zawsze zastanawia, jak tu przejeżdżam, jak oni tego malucha tam wpakowali jakimś wózkiem widłowym czy coś. Teraz muszę dokonać telefonu, żeby nam otworzyli. No chyba, że jest otwarty. Samochód umyłeś? O Jezu, nie. Ale na tym słońcu nie widać tego na odbudku. A sam odpadł jakoś. Może był jakiś kwarcem pokryty, czy tam jakiś Nie, niczym nie był ceramiką. pokryty. No ładnie chyba, no. Koń, mów coś, bo nie będziecie znał na filmie. W ostatnim filmie tam składałam, to prawie sam kupcio tylko No bo był. ja stwierdziłam, że ja sobie sama wezmę forka i sama sobie go Tak? nagram. Tak, A w bo ogóle, ty bo... mi cały czas przeszkadzasz, jak ja coś mówię i nigdy nie mogę dojść do słowa, więc chyba nagram sama. Bo jak ja coś nagrywam, to tylko moc, osiągi, brzmienie, turbo, dowalenie i tak dalej, ale Ja wiem. brakuje nam takiej jakiejś jazdy, takiej Tak, czegoś powiedzieć. i dlatego stwierdziłam, że zrobię to sama. I GoPro będziesz Tak miała. jest. No to co? A my mamy na tą chwilę całą hamownię do własnej dyspozycji. Możemy tu siedzieć, pałować tego forka. No nie, nie aż tak. Dwa pomiarki robimy i spadamy. Albo dobrze, bo o kurde. Ten kurde, wkurza mnie, że on ma intercooler na górze, ale to jest nawiew chyba 2 razy 11,5 kW, to ma 23 kW mocy nawiewu, więc ta dziura w masce będzie wystarczająca. To come on, za mną, zapraszamy. Pierwszymi osobnikami to jesteśmy w dniu dzisiejszym. Dobra, zdecydowanie otwarcie. Na 4, to tutaj trzeba to ładnie wszystko poustawić, więc musisz nam zasterować. Ja tu lewo, prawo widzę. Trafię sobie na oś tylną i przód sobie dosuniemy. Krzywo słabo i do dupki, ale to się go zaraz tam przestawi. Ojej, jak to coś szerokiego było. Chodź tam za mną, panie, nauczymy tutaj obsługi hamowni. Dyno Project 4x4 z pasem. O ja, chwilę do dziur. Powężalnie mamy, tym guziczkiem sobie zwężamy wóz, żeby to nam wskoczyło. A, tu jeszcze mam jeden guzik taki, o zobacz, on się nazywa nie hamulec, on się nazywa podnosik. Powietrze sobie już ucieka, fura opada, a ja ją tutaj cieniuję. Dobrze, że to nie jest automat, bo by nam sam odjechał. Szybko się to dzieje, w czasie rzeczywistym. Pasy mamy, ciekaw sędzią ma haki. Ten pół godziny nam się zejdzie z prawidłowym przywiązaniem go. Na czwarty, na piąty biegu hamujemy. On ma krótką strasznie skrzynię biegu. Zobaczmy może na ile na piątce pójdzie do odciny. Albo nie, opony ma jakieś zimowe. Walimy go na czwórce i obciążenie damy mu 3000 albo 3,5. Nie spadnie? No nie powinien, no wpadnie w dziurę. Karbonowa płyta prawdziwa tam jest. O! O, patrz, 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 patrz. Jeszcze czekaj. Je, jeszcze trochę. I tam na tyle przedniej środce siedzi. Nigdy w tym dobry nie byłem, ale się udało. Teraz ruszamy. Jak na tej hamowni, to aż nabrał dźwięku. No właśnie, też chciałem powiedzieć, ale żeś mi to wiedziała z uzy, że tak bu, 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 bu. A to nie panewka. Dobra. Patrz, jak się wyprosi. O kurde. Może być? To są trudne rzeczy.
Teraz ręcznego nie zaciągam, gaszę furę i wyciągam rękawiczki, żeby się nie ubrudzić. I patrzymy, jak się takiego Japońca wiąże. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pójdę tam i pstryknę pas, bo spalimy wiskozę, bo to jest taki, kurde, nie wiem, jak to działa ten napęd. Czy on jest przednio-napędowy, ma jakoś dołączany tył, czy on ma stały napęd na 4 koła, ale tył ma jakby wysprzęglony, że trochę ogranicza mocy na tyle. I teraz złączymy pas, bo pas nam łączy oś przednią, oś tylną, że tak jakby są te rolki ze sobą zaspawane. Jak ja będę... O, ci pokażę, jak działa pas. Zobacz, teraz te kręcę, to się będzie tylko kręcił tył, a jak sobie nacisnę pas on... O, słyszę taki dźwięk fajny był i zobacz, będę kręcił... O, kurwa, chodź. Ale kręcę tyłem i się kręci przód. I teraz to jest jedno z drugim połączone. Nie wiem, gadam jak podniecony. Jezu, jak nawiedzony, bo jestem podniecony. No to teraz. O, patrz, za to go zwiążemy, ale rewelacyjny wóz. Za hak? No, ten, kurde, motocykl będzie można nim ciągać i w ogóle. I hamować go nam będzie łatwiej. Kurde, chciałem już go za przednie koła związać, ale nie mogę go związać za przednie koła, bo one będą się obracały. Spinaj. Jakaś taka improwizacja. Myślę, czy to wystarczy, czy jeszcze więcej z tyłu dać. Bo jak takie na przykład turbozetki chłopaki kiedyś tutaj wiązali, to jest, to 4 pasy z tyłu. Nie, to wystarczy. No nie wiem, czy się nie wystarczy. Właśnie, teraz najwyższa pora, żeby obstawiać, jaka jest moc w tym samochodzie. Świeżo zakupionym po wymianie oleju. Kurczaki. Co? Kurczaki. Kurde, on jest z tym softem już, tak? No jest, jakimś softem, nie wiem jakim. Dobra, seria ma... 210, bo to jest 2005 210. rok i chyba on jest z kwietnia, a jak byłby, kurde, z jakiegoś tam sierpnia, to już miał 230 koni. A to pewna różnica tylko w softie jest, tak mi się wydaje. 220. Teraz ma 220, no osiągi by na to wskazywały. No to ja 230 mówię. O, więcej dajesz? No. No dobra. A Newta? Może Newta obstawiamy. No nie, to nie wiem, to już będzie trudne zadanie. No to tak pira za oko, no. No ile Zetka ma 360 ma na przykład. A to ile ma w serii Newta? Z 280 jakoś tak malutko. 350. O kurde, to dużo dać, a ja 340. Okay. To ja tutaj dycham. Dobra. Ale już zapomniałam, jaki był wcześniej. Dobra. Ty mówisz 340 Newta, ja 330 Newta. Ja powiedziałam 350. Koni, a ty, no, 350 Newta i... 220 koni. Dobra. Dobra, a ja 230 koni, a Newta... 350 i 220, dobra, to ja zapamiętam. Dobra, ja też. Swoje. Ale nie widzę cyfer, ja żeby zapamiętać cyfry muszę je widzieć. Ja tak mówię, 350 Z mi się skojarzy, więc pamiętam. Dobrze. I 220... Tak, a ja 230 koni, 340. No dobra. Panie, ten samochód jest stworzony do jechania na hamowni. Ma fabrycznie haki, tak jak japońskie samochody, jak te Primery Sany. Wsadam sobie tutaj w dziurę. No bo to terenowy wóz. No ale kurde, to jest obóz, no nie, no ja jestem zakochany. Po prostu nasz wóz referencyjny, pomiarowy do testowania turbosprężarek Subaru. Mam pomysł na tą seryjną turbosprężarkę, co w nim jest. I kupiłem także nową chińską turbosprężarkę, którą będę chciał zmodyfikować, ale na firmowych częściach i znacznie większych, wydajniejszych, lepszych. I powinno być też fajnie. Kochanie, wszystko gotowe. Ja Cię zapraszam na prawy fotel i sobie nagramy z prawego fotela. Potrzebujemy to i potrzebujemy obciążenia. Obciążenie mamy tutaj z tym kabelkiem. No chyba, że chcesz nagrać na zewnątrz, że nie wzięliśmy statywu. Bo można by burburu nagrać, jak on robi. To może na drugim pomiarze? Na drugim pomiarze bez wydechu, bo teraz na stereo no. Nie będzie robił burbur. No, o, to bo będzie nie, dobrze. Swój telefon, ja mam też swój telefon. Podłożę swój telefon gdzieś tam, niech cały czas nagrywa. Kochanie, zapraszam do środeczka. Jeden. To już ci trochę dam po 2. 3. Co, masz tak ślizga? Muszę go lepiej zapiąć troszeczkę. Bo tak lata czuję. Tak. Muszę go dopierdolić. Widzisz, jak wyczułam? No. Czujna kobitka moja. Już tak się lekko uślizguje jakby. O, w takiej pozycji? No. Muszę go z przodu dopierdolić. A, jestem, poprawiłem. Mówiłem tam do tylnego telefonu. Zapnę pasy kotek, bo będzie nas to denerwowało. Odsunę sobie, bo wygodniej. I teraz nawet nie powinien trzymać kilka jeka. O Jezu, kierownicy powinno być tak dobrze. To teraz rozładowano. O matko, o Jesus. Dobra, działa. Pomiar. Już go nie nosi, trochę. No troszkę mniej tańczy. Dobra. Kalibrację zrobimy na 4000 obrotów z obrotomierza. Zobaczymy, jak licznik kłamie. 4000 to 105 na godzinę, a pokazywała 120. O matko. No. Obciążenie 3500, czwarty bieg. No to... Lecimy. A potrzebuję tego twojego tak, joysticka. Ja się nie znam. Mogę sobie włączyć tak, lampę. Tak, fora zeszła na wolne obroty, naciskam spację, dwie te dźwignie w prawo i daję gaz do deski. Kontrolnie trzymam kierownicę, bo to bydle może się wyrywać, jest takie mocne, choć nie powinno. Nie no, bydle o Jezu, jest. Jak wolno to powstaje.
O, wstało. Tak, Boże, wstaje. O Jezu. Muszę go jeszcze raz związać. Coś ślizgnął się? Tak. Tylna łośno się ślizgnęła. To jeszcze raz powtóreczkę robimy. Dobra. O tyle to byśmy chcieli, żeby miał. No muszę z tobą więcej pasów dać. Która próba? No to próba numer jeden, tamta była nieudana, bo trochę go za szeroko wstawiłem. Przyzwyczajmy do niego, będzie nam łatwiej. Poczekaj, nas troszkę musi ostudzić nawiewik. Z tyłu nam telefonik nagrywa wydeszek. Dobra, wolne obroty. I do roboty. Wolne obroty i do roboty, gaz do dech. Wolno wstaje, 2000 obrotów, nic się nie dzieje. O, już się coś zaczyna działać. Prawidłowy obiekt jest teraz mamy. Tak, widzisz, teraz się nie ślizga, nie tańczy. No. Bardzo ładnie. O, i góry nie ma. To co czuć? O. On ma zakres użytecznych obrotów jak diesel, bo i gorzej. Może się wyłączyć flesza, kochanie. Bo monitor nagrywamy. A to wykresik później omówimy. To jest i tak duży, fajny wynik, ale on zaraz będzie spadał. O Jezu, on jedzie od 3000 obrotów do 4,5 i nigdzie więcej. Ma 236 koni, byłaś bliżej. A to ja byłem bliżej. Nie, bo ja powiedziałam 220. A jeszcze niutek jaki? O Jezu, niutek 320-330 Nm. O, to się nie. No. Ja strzeliłam w 350. O, Lipton. Ale więcej mocy jest niż myślałam. No, patrz, teraz jeszcze dodał. 238 koni mechanicznych mamy. A Newta. Dawaj, Newta, pokazuj. Ty jaki sobie tu musimy zapisać, bo to będzie Subaru. Nie, to mieli jakiś Subaru? Był jakiś Subaru. To jest Forester XT. 2,5 turbo, Cupcio i Basia Silver. Czemu nie stosujesz mojej nazwy? Co? Nie spodobała ci się moja nazwa. A jaka była twoja nazwa? Nie pamiętam. Bo nazwa, nigdy nie pamiętam nazw. Pomiar, seria, pomiar. Po zakupie. Pomiar po zakupie mam następujący. Zapłonu mu brakuje. Kurde, jaki dziwny ten silnik. Tyle dmucha i nie robi niuta. To jest 2,5 litra, a zachowuje się jak 1,8 turbo. Tylko, że ma większą dziurę od 1,8 turbo. Podejdziemy bliżej. Dobra. A nie, niuta ma trochę. Nie zebrał dźwięku prawidłowo, a dwa jeszcze się wywrócił. O, to jest nagrywanie z mojego telefonu. Tutaj jeszcze coś było, a trochę się gazu dało i wszystko opadło. Co blisko położyłeś? Nie, no było tak sobie, no trzy, ten sobie już wyliczyłem wszystko. Dobra. Wyłącz panie flesza, ja pokażę mu monitor. Newta ma więcej jak się spodziewaliśmy ty i ja. Mocy też ma więcej jak się spodziewaliśmy ty i ja. I teraz tak, fura ma pełen cios od 3000 obrotów. I utrzymuje się ono do 4400. No tutaj nic nie ma. O Jezu, no generalnie słabo to wyszło. 16,5 stopnia. Znaczy wyszło lepiej jak się spodziewaliśmy, ale ogólnie tak no nie powiera. Wolno to strasznie wstaje, bo tak nic i od 2300 zaczyna coś tam delikatnie jechać. No tak jest też w rzeczywistości. No a teraz bierzemy się za usprawnienie tego auta. Przede wszystkim akustyczne i mam nadzieję, że trochę mocy doda, a w tym celu co będziemy robili, kotek? No dobra. Wiesz co, będę wchodził z maszyny, więc... Ja tutaj się rozbiorę. A gdzie będziesz wchodził? No będę wchodził pod wóz i będę go chlastał. A jak tutaj wejdziesz pod wóz? No jakoś się postaram, no podniesiemy sobie go. O, no tu przygotowałem takie specjalne narzędzia. Okulary mam. I mam takie ten. O, brzyn. Dildo zabawka, to tak widzisz, można wolne obroty robić, że dobrze masowało. To... Dobra, do roboty. Jak seryjny morderca, przygotowanie. A film taki fajny oglądaliśmy, że tam pan jakichś chłopców wyrywał i zjadał im serca. Ale... Dobra, kupcie już. A nie mogliśmy tego oglądać i na nasze nerwy to było. To ty nie chciałeś obejrzeć ze mną do końca. Bo to tak mnie to trochę stresowało. Zbyt realistyczny film był po prostu.
Proszę, jestem w czystym, w białych bucikach, jestem, żeby mi się nie ubrudzić, to sobie tutaj klęknę. Ale będę musiał furę podnieść i odpiąć tył chociaż. Czy będę sexy wyglądał? O kurde, lepiej w nich widzę jak w swoich rzeczywistych okularach. No widzisz? Przybijają. Może... No. Wyraźnie widzę twoją buzię i napis na twoim telefonie. O Jezu, ale jaka różnica. Ty, ja mam wzrok spieprzony, bo teraz lepiej widzę. Pokaż. Ja a na serio? Założę. Te dziury wszystkie na ziemi. Zagadasz głupoty. Nie, na serio. Ja tak się zdziwiłem, że na przykład, nie wiem, samochód jedzie... No nie, ja widzę gorzej. No, plusują trochę. No trochę tak, tak zezują. Nie, no ja plusa widzę, że jest takie wszystko większe. Czyli minusa. Jak nie, one widzisz... są plus. Tylko no nie wiem. Wszystko no, widzę o jedną tysięczną... No nie, no trochę jest wyraźniej, ale tak dziwnie. Kurde, ale jaja. Ty ja do okulisty powinien pójść. Widzisz napis na tym samochodzie BMW? Bez okularów nie. A dobra, ja widzę. W okularach... Jezu, teraz jeszcze lepiej widzę. O, ale kurde. Ja mam swoje okulary. Dobra, kupcio. Będzie... O kurde, ale się zajarałem. Ja mam wzrok zjebany jakiś. Nie no, kupcio się teraz, ty nie, będzie afiszował przez, bo tam jakieś po drugiej przez 3 godziny. Stąd jest jakiś samochód i ma... Dobra, kochanie, do roboty. Ja pierdolę, się zajarałem. Dobra, zobaczymy, którego tutaj diva ja tutaj użyć. Odchodzę od ciebie, żeby nie oberwać niczym. Ja nie wiem, czy się zmieszczę pod samochód, czy jakieś lewarka nie będę musiał brać. No. A dobra, widzę. Będziemy się bawić w kradzenie tłumika. Tym chyba będzie wygodny. Tylko pokażę tutaj troszeczkę od tyłu, ręk, nagrał swoim telefonikiem. Ręki sobie nie upierdziel. Nie? Przekazuję więźniom. A jeszcze flash. O nie, czekaj. Jest wszystko. Teraz przekazuję więźniom. A jeszcze flash. O nie, czekaj. Jest wszystko. A, tu ma, wiesz jak tego tu może utnę. Idzie, ale... Wiem co zrobię. Najpierw flexę trochę, bo czaplę. BHP. Ale wiem co zrobię. Najpierw flexę trochę, bo czapnę. Głębiej już nie sięgnę, to sobie polecimy lisim ogonem. A kurde, odpadł. Szybko kochani, bo to ciepłe. Coś jakiś gruz tam lata, może z mojego cięcia. To jest cieplusieńkie, dobra. Się poparzysz, panie. No to hamujemy go teraz, a wiesz co, a może go odpalimy najpierw. Zobaczymy, czy on gada suburborowo, czy nie. Trzeba go jeszcze przypiąć, pamiętaj, żebyś się nie rozpędził. O, no właśnie. Bo już się najarałem. Okulary z tej no, najarałem się tą modyfikacją. Już właśnie widzę. I co, będziemy wracać bez tego? No oczywiście, żeby to brzmiało jak Subaru. Najtańsza modyfikacja mi się wydaje najlepsza. Dobra, teraz obstawiamy, jaka będzie moc. Na ta turbina. Ty nie wiem, może z 5 koni dojdzie? O, ja obstawiam 10, bo 10? On jest chyba nieprzylotowy ten turbin. A no to dobra, no to niech będzie to dycha. To ty 5, a ja 10, na no, plus. No to chciałam też powiedzieć, że dycha, ale dobra, niech będzie. Pierwsze słowo się liczy. No dobra, no. To wiążemy. Trzeba było mi powiedzieć wcześniej. Haha, opuszczamy. Ściągam rękawiczki, bo już niepotrzebne. Dobra, a mieliśmy go odpalić, najważniejsze. No to najpierw go zwiąż, żebyś nie zapomniał. Jest związany, palę wóz, nagraj wydech, którego nie ma. Jest Subaru. No teraz to jest da. Impreza. Dam mu trochę. Jest Forester. O kurwa, brzmi obłędnie. Ja no teraz to da. No to sprawdzamy, jaka teraz jest moc. No brzmi jak Subaru, naprawdę. Jest bulgocik, jest wszystko. Już się bałem, że to jest jakiś spieprzony równoległościowy kolektor wydechowy, który psuje dźwięk Subaru. Zapraszam, naprawdę. Związany? Tak. Wszystko jest git. Oczywiście. Oj, tutaj coś leży. A, to ten. No, kociaku. Teraz moja podnieta sięgnęła zenitu.
Muszę ci dać leki na uspokojenie za każdym razem, jak gdzieś jedziemy. Coś ale robi. Fajna rzecz jest Subaru. O Jezus, jaka? Nie trzeba kontroli trakcji za każdym razem wyłączać, jak się uruchamia silnik. Niemożliwe. Pasów nie zapiąłeś. Ja wiem, no też zamknę, żeby było słychać dźwięki tego boksera. Albo z bez zmian. Myślałem, że coś do ładowania doszło, ale do ładowania się nie zmieniło. Może górą do ładowania będzie lepsze. Dobra, uwaga, uwaga. No nie, bo to dajmy koni. Dajmy koni, światełko. A nawiew mieliśmy już wyłączony. Dobra, mamy wolne obroty, spacja, cyk, cyk. To gaz do deski. Jedziemy. 0,2 bara, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75. Górą spadło na 0,5. Na głosy są błędy. Jak mocy coś dojdzie, to będę skakał z radości. No i co tam wyjdzie z tego? Nie, tak dobrze to nie ma. No dawaj, dawaj, dawaj. O nie, o nie. Pozostań tak. Albo wzrośnij. Jeszcze taki myk zrobię. Nałożymy poprzedni wykres na ten. Może i stało, ale górę lepiej zrobiło. A co to się stało? Górą jest lepiej. Zdecydowanie. Może on musi się zaadaptować, co? 243 koniki. Może mu zrobimy jeszcze jeden pomiarek. No widzę już po wykresie, że jest lepiej wszędzie. Znaczy wszędzie górą, ale dół od zera jest gorszy. Czyli trochę jak wolnostak się zatkał, że mu odtykaliśmy wydech. Pomiar bez końcowego tłumika. Bez końcowego tłumika. Ciao. Może on się zgrzał, jak stał. Jeszcze jeden pomiar mu zrobimy. Póki co moja kicia jest bliżej, bo... Teraz ja wygrałam. Teraz tak, bo 5 koni doszło rzeczywiście. To jest mało. I niuta niby 2 uciekło. No nic, jeszcze raz go ciepniemy. A ona turbinę słychać. Słupu sobie oszczędzimy. I uwaga, wolne obroty, mamy spacja, ciep, ciep. Lecimy. Lecimy na Szczecin. Ostatni pomiar. Tak. Come on, come on. Come on, oh no. Nie, górę ma dużo lepszą. Ale czy dół ma też lepszy, bo wydawało mi się, że wstawać też powinno lepiej na luźnym wydechu. Czy tutaj wąskim gardłem jest bardzo seryjna, słaba turma sprężarka. No. Twoje obliczenie. Kurde, ja myślałem, że 10 koń to lekko dojdzie. Kładę tu telefon. A wiesz co, będzie bardziej rolki słychać. Nagramy, wiesz co? Nagramy dźwięk na ulicy, bo tutaj będzie bardziej rolki słychać jak silnik. Dobra, to nie gra. No ale tak to można, jak nie wyjdzie, to się usunie i tyle. To wypierdolę nagranie, jak nie będzie słychać. O, teraz moment to jest więcej, za drugim razem, bo się po prostu tam przechłodził trochę od nawiewu. No dobra, przejdziemy do omówienia, wyłączamy już tą bichurę. Myśmy mogli sobie w ciszy i komfortowych warunkach porozmawiać. Światło mieliśmy włączone przy obydwóch pomiarach, więc tam odrobinę nam spieprzyły co nieco. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Nie chcę tego wydechu bardziej ciąć, a tutaj wydech idzie 60 i gdzieś tak za tylną kanapą zwęża się na 54 mm. Ciekaw jestem, jakby tą zwężkę wywalić, co by to tam nam dało. No dobra, no to wychodzimy i omawiamy sprawy. No to jestem i teraz czy Basia nadal przoduje, czy Kupcio? Było tyle. A jest tyle, czyli doszły nam 7 konie, niecałe. Doszły nam. No i tam z 5 niuta, takie przyrosty trochę bym powiedział jak wolno ssaku. No, przy drugim pomiarze no, widać, że lepiej trochę wstało, no bo się ten kuler schłodził, bo żeśmy ten wydech tam cieli, to się tam gotowało, stało pod maską. No tu trochę niuta doszło, no wszędzie trochę doszło, no generalnie i tylko wiesz co, też jak hamowałem sterylnym tłumikiem, nie dowaliłem go do końca do odcinki.
troszkę mamy, nie mamy samej góry pokazanej, jak widać tutaj tendencja górą była do łopadania. No co, tu trzeba się zabrać teraz chyba za turbosprężarkę, co? Żeby tam ze 400 N było, co jeszcze będzie zdrowe na tą skrzynię biegów i ze 20-30 koni, żeby doszło. Chyba są jakieś inne modyfikacje, które można zrobić. Mnie osobiście się wydaje, jak to turbo tak górą zdycha, że trzeba by klapkę w turbo podciągnąć, ale chyba tego nie będziemy robić. Dobra, to co? Raz. No to już wiemy, nasz worek ma 244 konie. I jak pięknie gada, jeszcze nie, no proszę, może to na zewnątrz sobie przejedziemy, no. Jeszcze raz, Matku, w pizdeczkę tutaj dam, żebym się teraz pocieszył. Jest obłęd, jest kurwa the best. Dobra, pakujemy się, zawijamy i spadamy. Teraz tłumik na złom. Tak, ale on kurde ten już ostyk trochę, fajnie. No ale to jest całe psucie tego samochodu, nie ma bur przez ten tłumik. No i co tu? Sprawdziła się maszyneria, uchlastała rurę aż miło. Dość szybko nawet to poszło. O Jezu, a co by pomyśleć, jakby to był katalizator, to jeszcze szybciej by szło i człowiek by się trząsł i ogladł. No dobra, to spadamy. No spadamy i może nagramy, jakie gramy. To tak, dźwięki tak, wydaje. Bur. Do zobaczenia tam. Za sekundę. Najlepsza modyfikacja, uśmiech od ucha do ucha. No kurde, no co chcieć więcej. No i zauważyłem, że jeszcze na wskaźniku do ładowania, że wskaźnik, byś musiała bliżej tutaj pokazać, ale że ładuje 0,9 bara, a ładował 0,8. Tak nie będzie widać, w nocy nagramy. Fajnie, teraz już 0,8. Będzie widać. Będzie? W nocy jeszcze nagramy, ale wrażenie miałem, że tak chwilowe takie lekkie przeładowanie na 0,9 łapie, a wcześniej dmuchało 0,8. No generalnie no, fajnie jest, tak lżej zaczął jechać. No i, no i bruka fajnie, pro. No dobra, to co? Chyba kończymy ten odcineczek. No, czyli polecamy tą modyfikację, tylko jeszcze zamiast końcowego tumika bym wspawał rurę, bo ten dźwięk tak od asfaltu się odbija i do środka się dużego dostaje. Jakby teraz kawałek prostej rury prosto dać, to byłoby dużo, dużo ciszej. W środku. Na zewnątrz byłoby tak samo fajnie, jak jest teraz. Bardzo dobra robota, Kupcio. Szufik.